W naszej bajce bohaterowie nigdy się nie poddają. To jest, kochany, dzika karta Voice Kids, taka ode mnie. I od razu masz wstęp na tę scenę. Ale fajny facet! Początek był dobry. Pamiętasz ten występ? No pamiętam. Chłopczyk jeszcze z ciebie. A kamer jest zdziwiony, że ty potrafisz śpiewać. Był wielki stres, ale nic nie widziałem, bo było, znaczy świeciło mi światło po oczach i było bardzo ciemno. Widziałem tylko krzesło odwrócone z imionami. No i to rozczarowanie na koniec. Ale taka mina taka. Dzika karta, którą dostał, no dała mu też jakąś pewność siebie. Skrzydła Remka nie zostały podcięte, tylko wręcz odwrotnie. Moim zdaniem wykonałem, skromnie mówiąc, dużo roboty. Zdecydowanie bardziej się zaangażował w muzykę. I wydaje mi się, że teraz jest o wiele lepiej. Powodzenia. Dzięki. Trzymaj się. Dasz radę. Powodzenia. Mi się zawsze podobało, jak on śpiewał, zawsze mnie wzruszał, w związku z tym jakby dla mnie on jest i tak zwycięzcą. Pamiętaj, żeby nie przyłożyć za dużo dźwięku, żeby to było wszystko lekkie, tak samo w tych refrenach. Wa, 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 wa. Luźniutko wszystko, dobrze? Wa, 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 luźna szczena. Żebyś nie zemblała tylko. No, cześć, Remek. Cześć. Witam cię ponownie po roku. Też twój dobry, wielki witam. Powrót, jak się czujesz? Dobrze, jest trochę stres, ale chyba go teraz ujarzmię. No, zawsze jest stres przed występem. Trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Scena jest gotowa. Ty jesteś gotowy? Tak. Trzymaj. Dziękuję bardzo. A ja trzymam kciuki za ciebie. Powodzenia. Dziękuję. Ekipa Remka gotowa? Tak. No to chodźcie, zobaczycie go tutaj, jak ładnie chłopak idzie na żywo. O. Rzekłbym smukły. Smukły. O, lubię. Loving can hurt. Stresik czy wibratko? Loving can hurt sometimes. A najniższy głos póki co. That is the only thing that I know. Ed Sheeran dzisiaj w Warszawie. When it gets hard, you know it can get hurt sometimes. It is the only thing makes us feel alive. Coś totalnie innego. O, we made these memories for ourselves. Where eyes are never closing, hearts are never broken. Ej, bardzo fajnie, ma fajną barwę. So you can keep. Witam uczestnika pierwszej edycji Voice, któremu dałem dziką kartę i wrócił do was. A jednak pamiętasz, pamiętasz. Słuchaj, wróciłeś po roku i masz dwa fotele. Możesz być z siebie dumny. Ale ja nie wiem, przystojniaku, powiedz, jak masz na imię. Jestem Remek.
dla przyjaciół Remek też. A, okej. Spokojnie, wszystko już jest dobrze. Wszystko, rządzisz sceną. Tak jest. Spokojny oddech, gadamy. Wiesz co mnie zauroczyło niesamowicie, to twoja barwa głosu. Bo oczywiście było tam trochę niedoskonałości, ja zawsze zwalam to na stres, ale to, co właśnie, czym jestem zauroczona, to jest twoja barwa głosu. Brawo. Dzięki. Słuchaj, i to jest niesamowite. Ja uwielbiam widzieć progres u siebie i u innych ludzi. To jest po prostu coś, na co czekam w tym programie. Dopiero teraz mam szansę, bo jest druga edycja. Wiedziałem, że kiedyś dałem tę dziką kartę. Wtedy się nikt nie obrócił. Miałeś rok, żeby poprawić to, co było źle. Jest jeszcze dużo do poprawienia, ale zaśpiewałeś wystarczająco dobrze, żeby być dalej w programie The Voice. Słuchaj, wybór jest prosty, słuchaj, nie wiem, czy pamiętasz, kto dał ci tę dziką kartę, ale pamiętam. Dam jeszcze ci szansę pokokietować tutaj, że niby idziesz ścieżką Cleo. Ej, niby? Come on! Chodź do mnie po prostu. Jezus, jakbyś to mi zrobił, słuchaj, Remek. Podpowiem ci, że to ja się obróciłam jako pierwsza. No wiem, wiem. To dobrze, że bierzesz to pod uwagę. Ja naprawdę dziękuję za tą kartę, bo gdyby nie ona, to chyba by mnie tutaj nie było. Naprawdę, dziękuję bardzo. A my dziękujemy za to, że odrobiłeś lekcję. Dobrze. To jest ten czas. No. Słuchajcie, Cira. To ma i z jego serca, naprawdę. Równie dobrze może być fanem Cleo, więc... Więc może... Jezu, super! Naprawdę super! Świetnie śpiewasz. Dopracujemy szczegóły i będzie naprawdę świetnie, świetnie. Ja jestem pewien. Już, to jest przynależność do mojej grupy, masz proszę naszyjnik, bardzo. Ale pozwól, Cleo, że ja wręczę mu też na pamiątkę, oczywiście. Moją chustkę, oczywiście. Dlatego że dałem ci tę dziką kartę i chcę, żebyś o tym pamiętał, okej? Okay? Brawo! Moje się spadł. Cieszysz się? Bardzo. Ja nawet nie wiem, co się dzieje.